Poszła. Lucesita. Lampucera. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek jakże zacnej gry o żonie, jak to pieszczotliwie ją określamy, czyli Estate Agent Simulator. Proszę Państwa, ogarniamy biznesy nasze, ponieważ na nic więcej liczyć tutaj... Ty w ogóle sypiasz? Na nic więcej liczyć nie możemy. W przypadku naszej małżonki to jedynie na zużycie wody. Natomiast... Dianie dajmy jeść, bo to najwierniejsza suka na tej posesji. No i zobaczmy, bo mamy tutaj trochę domów, jak widzimy, do wynajęcia. Ja się zastanawiam, ile razy ja jeszcze będę zmieniał tę nazwę. Ja już nawet nie pamiętam, jak to się nazywało. A, dobra, idą ziomki. Czynsz sobie od naszych... tutaj ludzi zgarniemy za chwilę. Chcę wynająć dom na 10 dni. No to wynajmij, kuźwa. A, no i dobrze, fantastycznie. Tylko płać, bo od ciebie to inaczej czynszu nie zgarnę. Cześć kolego, co słychać? No to leci, no. Na 2 dni chcesz wynająć. Aś ty, kurde. No jak cię nie stać, to przykro mi. Zwłaszcza na 2 dni. Nie mamy co tutaj za bardzo dyskutować o rabatach. Zobaczmy, Zosiu, dzień dobry ci. Nie ma dziś czynszu. Co ty pierdolisz, kurwa? Z 16 domów nie ma czynszu? Irku. O, Irek, na Irka zawsze mogę liczyć. No i Dominika jeszcze, pani starsza. No, co pani tam zebrała? Dobrze, 22 koła, elegancko. Bardzo dobrze, bo mi żona nie daje. Przynajmniej sobie kasę zgarnę. Słucham, jestem zły, że czekałem. To już nie jest mój problem. Na 2 dni. I tak cię nie stać. No, wiedziałem, że cię nie stać. No, do widzenia mi stąd. Jak cię nie stać, to... O Jezu, gruby. Gruby. Powiedz, kuźwa, przecież stąd widzę, że ty nie masz pieniędzy. Zobacz, jak ci troczki od dresów wiszą, kuźwa. Takie trochę pociapciane tutaj na końcach. No. Poważnie? Oj, gruby, wiem, że będę miał z tobą problem. Oj, wiem. Natomiast, no cóż począć. Dobrze. Co my byśmy mogli dzisiaj zrobić? Moglibyśmy poszukać jakichś kolejnych nieruchomości, bo wszystkie ruchomości już zwiozłem tutaj. To jest poniedziałek, dobrze. Jedźmy do Soho. Kuźwa, zróżnicowane te ceny tych biletów. Jedźmy do Soho, może coś tam jeszcze zgarniemy, może coś się jeszcze wynajdzie ciekawego. Widać, że to młoda dzielnica jest, bo dopiero co się buduje. Zobaczmy, co by ciekawego można było tutaj znaleźć. Jakieś takie... No to będą tanie domy, dosłownie tanie domy, naprawdę to raczej nie sądzę, żeby to miało... No nie no, za 9 koła, nie, wiesz co, Radku, nie, dzięki, kuźwa, nie. Fajny jesteś, ale do widzenia. Za 14... Nie. Może kiedy indziej. My tutaj mamy, co prawda, nieruchomości. Ale... Jeszcze tam skoczę, bo nie wszystko przejrzeliśmy. 2:30, znaczy 14:30, czasu gry. Tutaj przebiegnięcie takiego odcinka to zajmuje, kuźwa, 15 minut. Ja to nie wiem, o co chodzi z tym czasem, że... A już mówiłem o tym, no kuźwa, już mówiłem o tym, żeby to zbalansować, żeby to spowolnić. Nie wiem, nie dociera, cholera. A już gadałem i pisałem o tym, że to za szybko leci. No. Słuchaj, gościu, bardzo fajnie. Ta cena wydaje mi się troszkę za wysoka jednakowoż, więc ja bym ci zapłacił, powiedzmy, nie wiem, 45 koła. I co ty na to? Nie możesz zaakceptować. Dobrze. To zróbmy może tam 51. To zróbmy 47,5 tysiąca. I co ty na to? No i dobrze. I Damian się zgodził.
Więc elegancko posprzątajmy tutaj ten syf, bo oczywiście jak zawsze jest. To akurat jest niezmienne. Tak samo jak moja żona. Jej podejście też jest niezmienne. To, wiecie, ona już się nie kryguje, ona już na chama po prostu wprost mówi, że jestem biedakiem i z tego względu nie będzie dzieciów. A to powoduje u mnie tak wielką frustrację, no bo to przecież wiadomo, no przedłużenie rodu i te sprawy. Że nawet żadnego fikumiku ani kukuryku z nią nie robię. Nic. Nic, kuźwa. Po prostu ona jest, bo jest. Kręci dupą i zużywa wodę. O, i do tego ona służy jedynie. Natomiast, no cóż, no, co mi pozostało? No po prostu zapierdzielać na wysokości lamperii i ogarniać tutaj te wszystkie chałupy. Żeby mieć na rachunki za wodę. A coś tak, kurczę, powiem szczerze, że kwota jakby tych wykupienia tych praw tutaj, no to jest taka ciut jeszcze za wysoka w stosunku do tego, ile my możemy czynszu zgarnąć. No, powiem szczerze, tak, trochę nie za bardzo. Trochę tak chyba utopiłem. No ale dobrze, no, wystawmy ofertę. Co my tu jeszcze mamy? 36 jest nieaktywna, 7,5 tysiąca. Dobrze, wystawmy za tyle samo. Nawet nie będę tego kuźwa sprzątał, bo wystaw. Nie wiem czemu drogi. Jak się chce mieć fajną chatę, to trzeba zapłacić. 74, proszę uprzejmie, już pyk i tutaj jeszcze pyk i to wystawmy powiedzmy za, nie wiem, 10 tysięcy? Aha, mogę więcej, dobra. To za 11. I ten tysiączek to robi jednak różnicę. I tam widzę, że mamy jeszcze chałupę. No ona też powinna... O! Szukam agenta nieruchomości do sprzedaży mojego domu. Cena wynosi tylko 202 tysiące. Wow! Czyli my... Słuchajcie, to jest pierwszy raz, kiedy mogę kupić dom. Bo tak to zawsze tylko prawa. Wykupywałem, ale teraz mogę kupić dom. No to dobrze, policzmy. Może, nie wiem, jakimś cudem za 175 tysięcy. No i bardzo dobrze. Przyjął ofertę, elegancko. No, to elegancko, naprawdę elegancko. I my możemy ten dom albo wynająć, albo sprzedać. To już jest w takim wypadku nasze, zakładam, tak? No bo przecież kupiliśmy od niego tę chałupę. Także ją wyczyśćmy. Bardzo dobrze się złożyło. I teraz pytanie brzmi. Aha, idź do domu i śpi. No kuźwa, no co idź do domu i śpi? Te robaki może byśmy wyplenili. Gościu sprzedał mi dom, no i fajnie. To mnie, nawet mnie zaskoczyło. Myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy w tej grze, a jednak... niby metraż podobny do tego poprzedniego, co tam czynsz wynosił 9 koła, ale być może... O Jezus Maria, te garaże to są takie kuźwa, że jakby tam pustka po prostu była, żeby jakby nie było podłogi i ścian. No, ale gościu mnie zaskoczył, słuchajcie, no i sprzeda chałupę. Nie, ona chyba jest większa, wiecie? Ona chyba jest jednak większa. No trudno, no trudno. Będziemy chyba na początku zmuszeni wynajmować, co by, może nie wiem, odzyskać tę kwotę kupna, a następnie, jak już nam się znudzi, to sprzedamy. O, taki biznesplan na tę chałupę. Nie wiem, co by na to, ale... Coś, kurczę, jeszcze tutaj siedzi. Coś jeszcze jest, coś, czegoś nie zauważyłem. Gdzie są jakieś plamki albo śmietki? Halo, halo, proszę się zgłosić tutaj do czyściciela. Nie wiem, no i nie widzę. Ale wiadomo, że ślepy jestem, nie? Że zawsze to powtarzam.
Dobra, tutaj nic ciepło nie widzę. Nie wiem, tutaj może gdzieś coś? Naprawdę? W garażach zwykle nie było. Zresztą te garaże to takie... No to jest taka gra, proszę Państwa, bardziej do śmiechu, bardziej do zrelaksowania się, załóżmy, niż do jakiegoś poważniejszego podejścia do gamingu, bo no to wiadomo, że... No wiadomo, co to za produkt. No przecież nie trzeba mówić, nie? Także ten... 77. No dobra, musimy pamiętać, że to jest nasza własność. Stań tutaj, to ja będę widział cenę, synu. I spróbujmy to wynająć za 13 tysięcy. Ja nie mebluję tych domów ze względu na fakt, iż bo ponieważ tutaj różne dziwne rzeczy z meblami się później dzieją. Szafki znikają, telewizory wiszą w powietrzu, lampy również i tak dalej. A nie chcę na sprzedaż. Do wynajęcia. Mógłbym spróbować za 13,5 koła. Zobaczmy. Niby drogi, ale jeszcze do końca nie dochodzi, tak? Więc wyślijmy do ogłoszenia. My troszeczkę na tym zarobimy. 18 domów mamy. 18 domów, więc całkiem nieźle. Teraz kuźwa, gdzie tu był przystanek? O, ty synu mój. Ja się babelusek zgubił. Ja cię kręcę. No dobra, i tutaj jak na razie nie ma nic więcej. O, proszę. No proszę. Pas trawy i to jeszcze wiszący nad asfaltem. Mogę tu kucać? A co? O, a toś mnie teraz, synu, zadziwił. Także tak. No dobra, lecimy na przystanek, bo trzeba wrócić do domu. Wiecie co, powiem wam tak, no ja małżonka, to ona się nawet nie przejmuje, gdzie ja jestem. Nic, kompletnie. Nul. Ona ma wszystko jej jedno, gdzie ja jestem. Grunt, żeby hajs się zgadzał, nie? Więc może być różnie, bo już straciłem 200 tysięcy, to nie wiadomo. Dobranoc, Diamko. Swoją drogą, to jak jej tu nigdzie nie ma, to znaczy, że w łazience siedzi, kuźwa, znowu pod prysznicem. A, od miesiąca nie mam pracy, a to sobie znowu wezmę prysznic. No dobrze, minus, bo pamiętamy, że zainwestowaliśmy, tak? Niech i tak będzie. Dobra, idę, powiedziała. Ty, słuchaj! A ty gacie chociaż zmieniasz, bo ty kurwa non stop w tej samej kietce chodzisz, ty. Za chwilę to tu się robaki zalęgną. Co za typiara. Z kim ja się ożeniłem? No dobrze, Zosieńko, czy chcesz mi powiedzieć, dziewojo, że teraz też nie ma czynszu dzisiaj? O, wow. Wow, no to się zaimponiła mi teraz. Irku, słucham. Dobrze, z 5 domów zgarną. Dobrze, elegancko. No i Dominiko. Zaskocz mnie. Aha, z 2. Dobra, niech i tak będzie. Ależ domów mam tutaj, kuźwa, ależ domów. Czy jakaś klientela się tutaj może znajdzie? Halo, halo, mieczki. Halo, halo, franiki. No ja jestem tu do dyspozycji, także jakby co, to zapraszam. Ktoś chętny może? Wtorek, 11 rano. Halo, halo? No nic, na razie nikogo nie ma. To ja proponuję, co by może. Powiem tak, to nie jest moja żona i lepiej, żeby ona nie widziała tego zdjęcia, które mam na biurku. Próba kradzieży w okolicy wywołała panikę. Incydent miał miejsce w naszej okolicy w nocy. Okno domu zostało wybite i złodziej próbował się włamać. Kiedy właściciel domu szybko aktywował alarm, złodziej został zmuszony do ucieczki. Co tam daje? Kamery bezpieczeństwa zarejestrowały incydent. Kamery bezpieczeństwa. Oczywiście. Dobra, zobaczmy. Jak to projekt biura? O,
elegancko. No nie, projektowanie wnętrz. Przecież kuźwa, jak ja to zrobię, wydam pieniądze, to zaraz po aktualizacji znowu wróci do tego samego stanu. Projekt zewnętrzny. Szyld. Dobra, GNK. Nieruchomości. Nie, kuźwa to... GNK Rudery. Dobra, zobaczmy tak. Zróbmy tak. GNK Agency. O, zmniejszmy ten tekst trochę. I ja tak, kuźwa, za każdym razem płacę tego tysiaka, nie? Miejsce. O, ale fajne, dobra. A nie, to ty stówę płacę, sorry, nie tysiaka. Model szyldu. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dobra, już niech zostanie ten. Meble. O, wow. O, o. Ale co to jest za meble? Przepraszam, bo to nie za bardzo rozumiem. Tutaj jakiś z jakimś ogródkiem, to nie jest bar piwny, kuźwa. No dobra, można być... O kur... No, to wtedy jestem pewnie, że tak, no, chcę takie ściany. Możemy takie, możemy z takim sidingiem, powiedzmy. Dobra, niech będzie takie kolorowe. Za stówę, dobra. I teraz grunt. O, to ładne. No to bardziej jak, słuchajcie, terakota wygląda, no ale taka do zastosowań wewnętrznych, łazienkowa. No dobrze, niech i tak będzie. Projektowanie wnętrz, zobaczmy. O, ściany. Co bym tutaj mógł ciepnąć? To jest ładne. To by pasowało do zewnątrz, ale to mi się podoba. Dobrze, grunt. Ciemniejsze. To myślałem, że to będą ciemniejsze dechy. O kuźwa. Nie, bo to dobra, już niech zostanie to. No a mógłbyś wstać od tego? Dziękuję. A, ale patrzcie. No, ładnie się to prezentuje. A co to jest za pstryczek? Się boję. Światło. Wow. No, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ten aż tam przystanął, bo tak się podjarał tutaj, kurczę. No dobrze, czerwony dywan, no ale to mi trochę tutaj nie pasi. Weź to, przenieś, hopie, gdzieś tutaj. Co by więcej miejsca było. Nie na czerwonym dywanie, no przecież tutaj trzeba gości witać. Czy klientów potencjalnych. Nie, to i gości nawet, no to. No dobrze, ja widzę, że zainteresowania nie ma. Ja się zastanawiam tylko z jakiego tytułu. Czy my żeśmy wyczerpali ilość domów możliwych do... Aha, jajko mi zostało. Dobra, to zjedz to jajko, bo... Ja się nie opłaca w ogóle, kuźwa, tych zwierząt hodować. Muszę sobie jakieś frytki kupić, bo to... Zarabiam miliony, a tylko na frytki mnie stać. Resztę zużywa żona. Elegancko. Dobra, na stówę, fajnie dokarmiony, taki dopasany, taki pabelusek wypasiony jest. O. Dobrze, czy ktoś łaskawie raczy mi tutaj coś wynająć? Czy nie? Ile tych domów tu w ogóle jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć domów kuźwa czeka na wynajem. Schowaj tę gąbkę. Zobaczmy, czy coś tutaj wisi. A czy wisi nie wynajęte? Nie. Dobrze, rynek kryptowalut. Tutaj się jeszcze, nie wiem, bawiłem, nie bawiłem. Ty co to tak zapieprza, kuźwa? Przecież to... Ja się nie zdążę zastanowić nawet. Nie wiem, dobra, kup, no, baj. O. Ty pajak, o kute. No, trochę przegięłem.
No nie wiem, pobawmy się trochę tymi kryptowalutami. Teraz pytanie, bo tego Bitcoina to mam dychę. Jakbym to chciał sprzedać teraz. Dobra, trzeci sprzedany Bitcoin, takie osiągnięcie na Steamie, a jak to bym się z tego wyprzedał? To nic nie zaszło. Leci cały czas w górę. O, jakaś poczta. Pa, kurde, no dobra, elegancko. New car is available at the dealership. Mhm. Jest to, proszę pana, oj, korków narobiłem tutaj, korki jakieś. Ja już mam 3 fury, także myślę, że tyle wystarczy, no bo to nie wiem, komu ja jeszcze bym miał tutaj coś ogarniać. A, no i trzeba iść spać, no i jak zwykle, no i proszę bardzo. No dobra, proszę państwa, a to ty się ruszasz? Ja myślałem, że ty tak 24 na dobę siedzisz za biurkiem. No, fajną księgową mam. Proszę państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Wracam do tej mojej lampucery.